Dzień dobry, witamy z drogi dębińskiej. Fortuna pierwsza liga pędzi w zawrotnym tempie. Przed nami już mecz 32. kolejki rozgrywek. We wtorek Warta Poznań zmierzy się z GKS-em Tychy o godzinie 18.10 na stadionie w Grodzisku, w Grodzisku Wielkopolskim. I temu spotkaniu jest poświęcona konferencja prasowa z udziałem trenera Piotra Tworka. Witam. Który odpowie na nadesłane przez Państwa pytania. Jako pierwsze pytanie zadaje redaktor Radosław Nawod z Gazety Wyborczej. Panie trenerze, Łukasz Sławski wreszcie wrócił i dał Warcie ważnego gola w Sosnowcu. Czy to jest as z rękawa na koniec sezonu? Tak, Łukasz strzelił bardzo dobrą... bardzo dobrze zagrał Łukasz i dał taki inny obraz drużyny, bo mając trzech napastników o różnych typach, nasz charakter się zmienia i tutaj wejście Łukasza spowodowało, że troszeczkę inaczej wyglądała nasza ofensywa, a Łukasz wywiązał się z swoich zadań idealnie, nie tracił, myślę, że nie stracił żadnej piłki i dał przepiękną bramkę, która otworzyła nam wynik. To już jest druga jego bramka, ważna, bo przypominam, że pierwszą strzelił na meczu z GKS-em Bełchatów i ona też nam dała 3 punkty. Także cieszę się ogromnie, że mając zawodnika tak doświadczonego i zawodnika, który wchodząc lub grając od początku, a wiemy, że dużo tych szans Łukasz wcześniej nie miał, no gra na maksimum swoich umiejętności i co najważniejsze jest skuteczny. Właśnie osoby Łukasza Sławskiego dotyczy też drugie pytanie, razem zadane przez Dawida Dobrasza z Głosu Wielkopolskiego. Pytanie do trenera. Czy nie żałuje pan, że tak późno dał szansę Łukaszowi Sławskiemu przy słabszej postawie Gracjana Jarocha? Nie mogę rozpatrywać decyzji, kto rozpoczyna, kto wchodzi, kto kończy. Ewentualnie po meczu, czy to można było zrobić wcześniej, czy nie. No. Do tego momentu nasz charakter drużyny, czy nasz charakter gry z Gracjanem, z Robertem, z Bokami, Michałem, Rybką, czy Siergiejem, czy Apo, miał zupełnie inny obraz, ale teraz próbowaliśmy generalnie coś zmienić, stąd decyzja na Łukasza i to się okazało trafne. Dziękuję. Redaktor Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry, panie trenerze. W okresie pandemii rozegraliście 9 spotkań i można odnieść wrażenie, patrząc zarówno na grę, jak i na wyniki, że lepiej odnajdujecie się na wyjazdach. Z czego to wynika? Czy może to jednak zwykły zbieg okoliczności? Zresztą jesienią też Warta bardzo dobrze punktowała na boiskach rywali. Nie, ja myślę, że to jest zbieg okoliczności i etap rozgrywek, w którym w tej chwili jesteśmy, powoduje, że jadąc na wyjazd, zazwyczaj jedziemy do zespołów, którym brakuje punktów, a więc bardziej gdzieś może otwierają, bardziej gdzieś może próbują stawiać wszystko na jedną kartę, a my też dobrze czujemy się w takiej formie prowadzenia meczów. No, w tej pierwszej lidze zazwyczaj tak jest, że zespoły grające u siebie prowadzą grę, zespoły, które jadą na wyjazd gdzieś bardziej może zachowawczo. My natomiast mamy od samego początku do końca swoją formę gry i jeżeli rywal grający u siebie gra otwarcie, no to się robi otwarty mecz, a w takim układzie dobrze się czujemy. Dziękuję. Redaktor Dawid Dobrasz. Panie trenerze, w Grodzisku Wielkopolskim doznaliście ostatnio 2 bolesnych porażek. Czy w zespole jest jakaś większa chęć przełamania się na swoim boisku i przed własnymi kibicami? No może nie tyle, że chęć przełamania się na swoim boisku, tylko chęć generalnie zapunktowania, bo jesteśmy w takim etapie, gdzie punkty są już teraz kluczowe. I tu już nie możemy mówić, że zwycięstwo da nam przełamanie, tylko że zwycięstwo daje nam możliwość włączenia się o awans do bezpośredni, a więc teraz nie przełamanie, ale zwycięstwo daje nam ogromną szansę, a więc pod tym względem będziemy starali się upatrywać w kolejnym meczu 3 punktów. Niech to będą 3 punkty, które nas przybliżają, a nie które dają przełamanie. Dziękuję. Znów redaktor Marcin Pawlicki. Jak pan realnie ocenia szansę na bezpośredni awans do Ekstraklasy, gdyż nie wszystko od was zależy? Tak, jesteśmy w takim układzie, gdzie naprawdę no, nie wszystko od nas zależy.
My musimy wygrywać mecze i ewentualnie przeciwnik musi je tracić, ale ta liga pokazuje, że jest wszystko możliwe, dlatego nie skupiamy się nad tym, co się wydarzy, tylko musimy się skupić na sobie i wygrać mecz, bo to jest podstawa. Jeżeli my wygramy mecz z najbliższy, no to później no, będziemy obserwować, co się dzieje w tabeli u innych przeciwników, innych naszych rywali do gry o awans i dopiero będziemy oceniać sytuację. Najważniejszy jest teraz mecz z Tychami. Dziękuję. Redaktor Grzegorz Hałasik, Polskie Radio Poznań. Dzień dobry panie trenerze. Czy analizuje pan sytuację w tabeli i terminarz do końca sezonu dosyć dogłębnie? To znaczy, kto z kim jeszcze zagra, kto z kim może stracić punkty i tym podobne. No. Czy wystarcza panu sytuacja ogólna, kto ile ma punktów? No na pewno już 3 kolejki do zamknięcia rozgrywek no na pewno powoduje, że gdzieś się jeszcze jakieś takie kalkulacje w głowie robi. Najważniejsze, żeby one nie przysłoniły nam głównego celu, który mamy przed sobą, a on jest prosty, no to jest mecz z Tychami. I to jest na obecną chwilę dla nas najważniejsze. Później będziemy patrzeć, co się będzie działo dalej. A uważam, że dużo może być niespodzianek jeszcze w tej końcówce. Dziękuję. Teraz pytanie od redaktora Radosława Nawrota. Panie trenerze, czy to są największe emocje, jakie przeżywa pan w swojej karierze? No to są inne emocje, bo w każdym klubie, w którym pracowałem, to też przeżywa się emocje. One są nieodłącznym elementem naszego zawodu trenerskiego. No nie można być wyzutym z emocji, grając mecz i identyfikując się z zawodnikami na boisku. My niestety na ławce mamy troszeczkę inną rolę, ale też trzeba i na chłodno oceniać pewne sytuacje w kontekście czy zmian, czy zmiany taktyki. Emocje nie mogą grać w jakiejś takiej nadrzędnej roli, bo jakby nie patrząc, no to trzeba zachować bardzo chłodną głowę. Natomiast ja jestem z trenerem z tych bardziej emocjonalnych i nie ukrywam, że na pewno emocje odgrywają w mojej pracy ogromne znaczenie. Czy one są najważniejsze w Warcie Poznań? No w tej sytuacji myślę, że no nie powiem, że nie, bo nie zawsze się gra o awans i one są wyjątkowe, ale to są porównywalne emocje do tych, które człowiek przeżywa prowadząc mecz. Myślę, że tak, że ważna chwila, może powiem tak, ważna chwila przed nami, przed moim sztabem, przed moimi piłkarzami. Dziękuję. Proszę nam opowiedzieć, jak pan sobie radzi z zapewne stresującą sytuacją? Jak często myśli pan na co dzień o Warcie i kolejnym meczu, możliwym awansie? Jak sobie radzę? Naturalnie. Myślę, że nie wymyślam rzeczy niestworzonych, które spowodują, że się wyłączę albo odpocznie głowa od tych myśli, bo nie ma kiedy, bo my graliśmy teraz w piątek, jutro już gramy, a więc tak naprawdę nie ma czasu na brak myśli o zespole, o tym, co się wydarzy za chwilę, bo tak naprawdę po meczu z Sosnowcem mieliśmy kolejny dzień sobotni, w niedzielę analiza, dzisiaj analiza Tychów, jutro już mecz, a więc no, lubię oglądać inne mecze. No, ostatnio oglądałem Puszczę i GKS Tychy, wczoraj naszą polską ekstraklasę jeszcze zobaczyłem. Uspokaja mnie właśnie oglądanie innych rywali, a więc w ten sposób gdzieś próbuję, jeżeli jest możliwość, spędzać wolny czas, bo to mnie bardziej gdzieś tam uspokaja. No właśnie, skoro oglądał pan, panie trenerze, mecz GKS-u tych z Puszczy Niepołomice, to jakie wnioski przed tym? Niewygodny rywal, który ma swoje bardzo mocne strony w postaci Lewickiego, Grzeszczyka, a więc ta dwójka napastników, która będzie nam uprzykrzała
grę w Grodzisku. W środku Kamawołaka i Kijun Daniela, więc dwójka takich defensywnych, którzy będą reglowali środek pola. Nieprzyjemni boczni pomocnicy Steblecki i Moneta. No oraz Połap i Mańka. Mańkę pamiętamy, strzelił nam bramkę na 1-0, gdy graliśmy w Tychach. No i dwójka środkowych obrońców. Plus bramkarz Jałocha. Zespół, który dobrze się czuje w grze kombinacyjnej, ale jeszcze lepiej w grze z kontrataku. Zespół, który najprawdopodobniej będzie chciał powalczyć jeszcze o baraże. Czeka nas, myślę, że piłkarski mecz, który no, pokaże, że trzeba być uważnym, skoncentrowanym, gdy będziemy prowadzić grę, bo wiemy, że jakaś prosta strata spowoduje kontratak, a więcej bramek GKS Tychy strzela z kontrataku. Natomiast dzisiaj w rozruchu przetrenowaliśmy i wdrożyliśmy w życie nasz plan, który będziemy chcieli jutro realizować i wyglądało to fajnie. Jestem dobrej myśli. Myślę, że jutro na boisku pokażemy to jeszcze dokładniej, jeszcze lepiej, bo tak będę chciał nastawić zespół, żebyśmy jutro zagrali na maksimum swoich umiejętności no i możliwości i żeby były emocje dla wszystkich oglądających, szczególnie dla kibiców. Tutaj mam prośbę do kibiców. Jesteśmy w ostatniej fazie gry o ważną rzecz. Dopingujcie, wspierajcie, dawajcie otuchy naszym chłopcom, bo tego będziemy potrzebować, żebyśmy czuli wsparcie nie tylko z trybun, ale także i takie mentalne z każdej strony. Dziękuję. Myślę, że to jest świetne podsumowanie tego spotkania. Dziękuję Państwu serdecznie za przesłane pytania trenerowi. Dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia. Dziękuję.